Na moim kanale. Czy jest bardziej taki vlog informacyjny, ponieważ ostatnio spadło na mnie trochę krytyki. Rozumiem, chodzi teraz o ciekawostki. Brałem informacje z Wikipedii, tak? Ale to dlatego, że większość youtuberów też czasami sobie pomaga Wikipedią, jak to z niektórymi nawet pisałam. A zdjęcia to do takiego komentarza Wędkarstwo Lubelskie. Taki on się nazywał Bartek chyba. Napisał mi, że biorę zdjęcia nie swoje. Po pierwsze, zdjęcia można brać z grafiki Google, jeśli nie mają, nie zawierają praw autorskich. Można je wykorzystać w ponownym celu, na przykład w filmiku. No więc nie rozumiem, o co chodzi, skoro większość youtuberów też tak robi. Kolejna sprawa. Nie przykładam się bardzo do filmików, nagrywam często live. Nie nagrywam też wypraw i planuję to zmienić. Dzisiaj jest wtorek, gdy będę miał czas, bo teraz jest też szkoła, raz zrozumcie to, że mam też szkołę. Gdy będę miał wolne, to postaram się jak najszybciej nagrać jakąś wyprawę. Zobaczymy i zrozumcie, że mi się teraz, że mam dużo lekcji w szkole, mam teraz prawie ciągle zawody, więc nie mogę się rozdwoić, co nie? Na razie muszę też szkołę sobie poradzić, przecież nie mogę porzucić tylko szkoły dla kanału, dla YouTube i dla wędkarstwa. Zrozumcie, że mam też takie coś jak życie prywatne. Dalej, no planuję teraz właśnie więcej wypraw. Puścił lód. Zaczyna się robić cieplej. Planuję pierwszą wyprawę spinningową w tą sobotę. Prawdopodobnie na Okonie jakoś, bo mam tutaj przy sobie już spinning, zaopatrzyłem się w spinning, więc spróbujemy coś tam na Okonie, na takiej rzece Parysówce. Pamiętacie, może było w wyciętych scenach, może pamiętacie stąd tą rzeczkę. Podwyższył się pod dużą wody i na inną miejscówkę, gdzie jest prawdopodobnie więcej trochę ryb. Właśnie to przynajmniej są ryby, podobno. I jest głębiej, dlatego tam może być coś, mogą być jakieś rybki. Tak więc nie wściekajcie się, przepraszam, że tak zaniedbałem z tymi wyprawami. Na lód nie mogłem chodzić też, bo na serio mam takie coś jak życie prywatne. No i postaram się teraz jak najczęściej właśnie wyprawić. W tym roku chciałem wam to już powiedzieć, mówiłem parę razy na live'ach. Zapraszam, mam plany na od czerwca, może od lipca. Zobaczymy jeszcze, nagrywać filmiki, znaczy wstawiać filmiki na kanał z zasiadek. Czasami się trafi jakiś vlog, bo nie będę ciągle codziennie na rybach siedział. No, mam taki zamiar, że we wtorek, czwartek, sobotę wstawiać filmiki na mój kanał. Ale czy ten plan się powiedzie, nie wiem jeszcze tego. Do wakacji, do sezonu jeszcze mamy trochę czasu. No, moje live zawsze zapowiadam na fanpage'u, na grupce. Wchodźcie właśnie na grupkę, na fanpage, macie podane w opisie. Tam wszystko się, o wszystkim informuję, czy jadę na jakąś wyprawę, czy nie. No tak więc tam macie wszystko opisane. I to chyba byłoby w tym odcinku na tyle. Chciałem też może polecić parę takich kanałów jak Wędkarskich Raczek, AKW Płotka. Pozdrawiam też Wędkarstwo Podkrakowskie i polecam ten kanał. Zajrzyjcie sobie, możecie sobie wpisać Wędkarstwo Podkrakowskie albo dam wam linka w opisie do wszystkich kanałów. No. A, jeszcze jedna sprawa. W marcu, w marzec, kwiecień planuję też już nagrywać wyprawy spławikowe, gruntowe, spławikowe, nawet gruntowe, może jakaś zasiadka się trafi. Zobaczymy, jak czas pokaże, jak pokaże wszystko.
jak się uda wszystko, to będzie dobrze. Teraz planuję też przełożyć się bardziej do montowania, zaopatrzyć się w nowy sprzęt, no, ale też nie na wszystko mogę sobie pozwolić. Tak więc staram się jak najbardziej teraz wkładać to wszystko, jak najbardziej ulepszać, najbardziej ulepszać kanał. No i to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam, zapraszam do innych filmików. Zapraszam do innych filmików. Cześć.